W tej lekcji pobawimy się odrobiną przystawaniem trójkątów. Popatrzmy. Wiemy, że trójkąt BCD jest przystający do trójkąta BCA, a ten jest przystający do trójkąta ECD. Przystawanie mówi nam, że te trzy trójkąty są identyczne. Trójkąt BCD to jest ten trójkąt, BCA to jest ten trójkąt, a trójkąt ECD ECD to jest ten trójkąt. I teraz naszym zadaniem będzie dojście do tego, jakie miary mają kąty tych, trójkątów, które są do siebie przystające. I teraz popatrzmy. Ten zapis, teraz dowiemy się, dlaczego właśnie zapis odgrywa tak wielką rolę. Popatrzmy, trójkąt BCD jest przystający do trójkąta BCA, czyli ten wierzchołek odpowiada tutaj temu wierzchołkowi, czyli kąty przy, tych wierzcho, kąty przy tych wierzchołkach odpowiadają sobie, czyli będą miały taką samą miarę. Czyli BCD, tutaj kąt przy wierzchołku B jest taki sam jak kąt w trójkącie BCA przy wierzchołku B, gdzie jest BCA. O, I mamy tutaj. Czyli wiemy, że ten kąt, o, troszeczkę dalej to dam, żeby się nie myliło. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt i... Wiemy jeszcze, że ten wierzchołek odpowiada tutaj tym wierzchołkom, czyli w tym trójkącie ECD, kąt przy wierzchołku E będzie miał taką samą miarę. Te kąty odpowiadają sobie nawzajem, tak? Teraz przechodzimy do kolejnego wierzchołka, do wierzchołka C. W trójkącie BCD, oj troszeczkę tutaj zasłoniłem to C, w trójkącie BCD to jest kąt przy wierzchołku C. W tym trójkącie tutaj również mamy wierzchołek C, czyli szukamy BCA, to ten kąt tutaj odpowiada temu y, kątowi i tutaj również mamy kąt przy wierzchołku C w tym trójkącie ECD, czyli kąt, ten kąt również tutaj ma taką samą miarę. I teraz przechodzimy do ostatniego y, wierzchołka, weźmiemy sobie jakiś kolor, tutaj mamy D. Gdzie mamy wierzchołek D w trójkącie BCD? Tutaj. Zaznaczymy sobie trzema łukami. W trójkącie BCA y, temu wierzchołkowi D odpowiada wierzchołek A, czyli tutaj mamy BCA i to przy wierzchołku A jest ten sam kąt O. I tutaj mamy trójkąt ECD, czyli tutaj będziemy mieli wierzchołek D. O, tutaj nie zaznaczyłem A. Wierzchołek. D. I właśnie tutaj to mówiło nam przystawanie tych trójkątów, że y, odpowiednie kąty mają takie same miary. I ten zapis pozwolił nam na y, odszyfrowanie tego, które kąty są odpowiednie. I teraz na podstawie tego, co tutaj sobie zaznaczyliśmy, będziemy mogli dojść do tego, jakie miary mają poszczególne kąty. Zerknijmy najpierw na te kąty, które znajdują się tutaj, te, które są zaznaczone na żółto. Co możemy powiedzieć o tych kątach? Te kąty razem tworzą kąt półpełny, a kąt półpełny ma miarę 180 stopni. To jakie trzy kąty które mają takie same miary, będą sumowały się do 180 stopni. No 60 plus 60 plus 60 da nam 180 stopni. Czyli już wiemy, że te kąty, które są zaznaczone na żółto, będą miały 60 stopni, czyli ten kąt ma miarę 60 stopni, ten kąt ma miarę 60 stopni oraz ten kąt ma miarę 60 stopni. Teraz możemy dostrzec analogicznie, że tutaj te dwa kąty tworzą razem e, kąt półpełny, czyli 180 stopni, to są kąty przyległe, to jakie dwa kąty, które będą identyczne, będą sumowały się do 180 stopni, no 90 stopni. 90 plus 90 stopni da nam 180 stopni, nie ma tutaj innej opcji, czyli tutaj będziemy mieli kąt e, prosty, ale już nie będę tutaj nanosił takich oznaczeń, po prostu zapiszę 90 stopni. Kąt prosty. Tutaj mógłbym dać kropeczkę, ale to będzie e, nieczytelne, czyli to są kąty proste, one mają po 90 stopni, ale wiemy, że ten kąt odpowiada tym dwóm kątom, czyli też on będzie miał 90 stopni. Został nam teraz fioletowy kąt, tutaj nie możemy e, powiedzieć e, tego samego tutaj o tych kątach, że dopełniają się do 180 stopni, ale popatrzmy. E, zerknijmy chociażby tutaj na ten trójkąt E. CD. Znamy miary dwóch kątów. A wiemy, że e, suma kątów w trójkącie, suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. No to popatrzmy. 60 stopni plus 90 stopni to jest 150 stopni. I ile stopni brakuje do tego, aby mieć 180 stopni? No 30 stopni. Czyli ten kąt fioletowy ma miarę 30 stopni. E, ale ten kąt odpowiada tutaj e, temu kątowi, więc ten kąt również ma miarę 30 stopni. I ten kąt jest taki sam, więc ma miarę również 30 stopni. I możemy tutaj również zaobserwować, że te dwa kąty razem tworzą kąt, który będzie miał miarę 60 stopni. Więc możemy nawet powiedzieć, że znamy e, miary kątów tego dużego trójkąta BAC. To jest 30 stopni, 90 stopni, 60 stopni. Tutaj te trójkąty mają takie miary. Więc wykonaliśmy nasze zadanie, doszliśmy do tego, jakie są miary e, tutaj kątów. W tych trójkątach przystających to są 30 stopni, 60 stopni i 90 stopni.